Hej, witajcie w kolejnym odcinku 3 sposoby na. Jest to już 5 odcinek naszej serii. Mam nadzieję, że ten epizod będzie podobał się Wam równie dobrze jak wszystkie 4 poprzednie. Dzisiaj temat bardzo ciekawy, bardzo przyjazny dla użytkownika, a mimo to wiele osób jeszcze nie wie o istnieniu różnych sposobów internetowych, różnych aplikacji na, uwaga, słuchajcie, słuchanie darmowej muzyki w internecie, czyli po prostu nie kupowanie albumów, nie kupowanie płyt w sklepach, nie kupowanie MP3-ek na iTunes i innych serwisach do tego typu aktywności. Niestety, nie każdy ma na to pieniądze, nie każdy w ogóle chce wydawać na to pieniądze, a dużo osób lubi słuchać muzyki. Mamy też dla Was kilka patentów, jak to zrobić na komputerze, jak to zrobić na swoim smartfonie czy tablecie. Oglądajcie! Audiofile muszą nam teraz wybaczyć, ale statystycznie najpopularniejszym medium umożliwiającym słuchania darmowej muzyki jest w tym momencie serwis YouTube. Dlaczego? W dzisiejszych czasach to tutaj najnowsze utwory trafiają najszybciej, dostępne jest najszersze spektrum piosenek i przynajmniej na razie możemy odsłuchiwać ich wszystkich zupełnie za darmo. Co jednak jeśli chcemy odbierać sam przekaz audio, bez zbędnego w tym momencie obrazu? Z pomocą mogą nam przyjść serwisy Deezer oraz Grooveshark, które pozwalają użytkownikowi odtwarzać utwory w przeglądarce bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji. Oczywiście w darmowej wersji Deezera do dyspozycji nie mamy wszystkich najnowszych hitów, jesteśmy narażeni na reklamy i inne ograniczenia. Warto jednak zauważyć, że aktualnie trwa promocja, dzięki której pełen pakiet Premium Plus można wykupić już za 10 zł miesięcznie, a to wydaje się być rozsądną ofertą. Deezer oferuje dość dokładną wyszukiwarkę oraz sortowanie po wykonawcach, tytułach czy albumach, ale także gatunkach i regionach, a już wkrótce wytwórniach, a nawet epokach. Co więcej, Deezer dostępny jest także na urządzenia mobilne w postaci prostej i przejrzystej aplikacji. W pakiecie Premium niektóre albumy można pobierać nawet na kartę pamięci. Serwis Grooveshark przedstawia troszeczkę inną ofertę. Jest on skupiony przede wszystkim na muzyce mniej znanej, niezależnej, ale również retro, to znaczy takiej, która zwyczajnie nie jest najświeższa. Dostajemy dostęp do kilkunastu tematycznych stacji, które na żywo grają muzyczne składanki. Dodatkowo tworzymy konkretne utwory, które wyszukamy za pomocą specjalnej wyszukiwarki. Serwis ma także funkcje społecznościowe, możemy dzielić się ulubionymi hitami ze znajomymi, a także sprawdzić, co w całej społeczności Grooveshark jest najbardziej popularne. Wielkim plusem Grooveshark'a jest również możliwość kolejkowania utworów poprzez banalne przyciąganie interesujących nas pozycji. Po uiszczeniu niewielkiej opłaty dostajemy dostęp do rozszerzonych opcji, m.in. brak reklam, nowe skórki, a ponadto oprogramowanie desktopowe i mobilne. Jeżeli jednak jesteście zwolennikami darmowych systemowych aplikacji, to na pewno zaciekawi Was Spotify. Podobnie jak w przypadku poprzednio omawianych pozycji, aby rozszerzyć funkcjonalność, należy wykupić pakiet premium za 20 zł miesięcznie. Co ważne, próbne 30 dni dostajemy zupełnie za darmo. Spotify wygląda najbardziej profesjonalnie i estetycznie. W darmowej wersji możemy słuchać najnowszych hitów i wygodnie je kolejkować. Oczywiście aplikacja oferuje całkiem szerokie opcje sortowania i funkcje dzielenia się ulubioną muzyką w serwisach społecznościowych. Oprócz przebierania wśród różnorodnych utworów, bardzo przydatną możliwością okazuje się sposobność synchronizacji urządzenia mobilnego z aplikacją desktopową. Do tego celu nie potrzeba nawet przewodu USB, bowiem wystarczy ściągnąć Spotify na swojego smartfona. W tym wypadku także niektóre piosenki można zapisać w pamięci, dzięki czemu oprogramowanie może przydać się w przypadku braku połączenia internetowego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z istnienia internetowych stacji radiowych. Chociaż boom na radia w sieci już przeminął, to cały czas ich popularność jest bardzo wysoka. Oprócz możliwości słuchania standardowych stacji dostępnych w paśmie FM, takich jak SK, RMF czy Radio Z, nie należy zapominać także o innych dużych markach, które grają szczególnie muzykę taneczną. Radio Party, FTB czyli Feel the Beat, Megabeat, a także nieco bardziej komercyjnych projektach Open FM, Tuba FM czy Planeta FM. Niestety, jeśli słuchacie licencjonowanej muzyki np. w miejscu pracy, jest to niezgodne z prawem naszej pięknej krainy. Żeby to robić legalnie, trzeba zapłacić. Lekarstwem mogą okazać się radia internetowe, które grają muzykę Creative Commons, wolną od opłat dla ZX-u, StoArtu czy SPAF-u. Zazwyczaj trzeba jednak tak czy siak zakupić jakąś licencję, chociaż za mniejszą kwotę niż w przypadku opłat dla ZX-u. Po szczegóły zajrzyjcie na witryny radiomusicdays.pl, Radio Wolne Media.net czy chociażby tunein.com.
To wszystko w piątym odcinku, trzy sposoby na wideotesty.pl. Jeśli ten epizod Wam się podobał, nie zapomnijcie o pozostawieniu palców w górę, skomentowaniu go poniżej, pisaniu pomysłów na nowe odcinki, bo potrzebujemy ich bardzo od Was. Chcemy po prostu robić ten program specjalnie dla Was, na Wasze prośby i żeby te patenty były na takie tematy, które sami podsuwacie, na które sami chcecie się dowiedzieć. Pamiętajcie też o polubieniu naszego fanpage'a na Facebooku, linki w opisie, sprawdzenie w pełnej wersji z tekstem, również w opisie tego filmu są wszystkie linki do wszystkich potrzebnych programów i tak dalej. A ja się z Wami żegnam i cóż, do zobaczenia moi drodzy za tydzień, no i jeszcze w niedzielę wideo news. Trzymajcie się, na razie, pa pa!